Witam, ja jestem Dusior i dzisiaj rozpoczynam nową serię. To będzie seria z gry Krok, Legend of the Gobos. I tak jak tu jest napisane, tymi wielkimi wołami. I teraz przedstawię wam osobę, która dzisiaj ze mną jest na Skype'ie. Powiedz coś. No przedstawiaj mnie. To jest Muszek. Czyli ten... Ten dureń, który próbuje cokolwiek nagrać. No tak, no właśnie. Więc dzisiaj pogramy sobie w Kroka, rozpoczynamy nową grę, albo nie. Najpierw obejrzymy. A ja tam intro. Tropico 4. A, przepraszam. Zapomniałem, że tutaj mi w ogóle filmy nie działają. O tej grze, no trudno. Start game. Nie wiem czemu te filmy mi nie działają. Chciałbyś mieszkać na mojej wyspie? Nie. Dlaczego? Bo nie. Dobra. Nie wiem czemu mi filmy nie działają, ale... Tu jakiś jest bóg, w każdym razie opowiem wam. Jesteśmy... to się zaczęło w taki sposób, że... Te małe stworeczki, te, których jeden z przedstawicieli siedzi właśnie na tej studni dziwne, znaczy na studni, znalazły tego krokodylka, którym właśnie skacze i który właśnie zrobił coś. I zaczęły go wychowywać i teraz przyszły potworki złe, typu ten przedstawiciel, ten tutaj, który sobie chodzi. I uwięziły króla tych brązowych stworków, który przedstawiciel siedzi na studni. A ta pszczoła, która tu lata, nie wiem po co jest. Okej. Okay. Musi syczeć na duchem. No dobra, i zaczynamy grę. Chodzimy krokiem i musimy uwolnić wszystkie te brązowe stworki, które się nazywają gobosy. Dobra. Idziemy i zbieramy diamenciki. Mam już 3 diamenciki na start. I zbieramy naszego brązowego ludzika. W każdym poziomie jest 6 brązowych ludzików i 5 kolorowych diamencików. Ten właśnie był czerwony, te są zwykłe. Chodźmy zebrać resztę. Krok potrafi machać ogonem jeszcze, tylko nie pamiętam, którym to było klawiszem. A, Z-ką, dobra. Tak, i tym ogonkiem może zabijać potwory, których nie lubi, na przykład takie pszczołki. Albo takie potworki. Chodźmy pod diamencik i to jest zamaskowany kolorowy. Różowy. I teraz możemy skoczyć do studni, robiąc podwójny skok. Dobra. No i jesteśmy w środku. Jest tu brzydko, nieładnie. Czarnobyl. Zbieramy. Czarnobyl gdzie? W studni. Zbieramy oczywiście diamenciki. Na pewno masz tam bardzo czystą wodę. Tu jest lawa. O, niebieski diamencik, czyli jeszcze 2 nam zostały. Jak się zdobędzie... Boże, prawie wpadłem do lawy. Jak się zbierze wszystkie 5, to się można wejść do sekretnego roomu, w którym jest 6 ludzik. O, serce to inaczej życie. Więc mamy 4 życia jeszcze. Znaczy 3 nam zostały. Dobra. Hopamy. Ojajajaj. W głupiej sytuacji jestem. O, dobra. Już. Dobra, i idziemy na platformę, która nas wywiezie z powrotem do pięknego świata. Krokodylka. Kroka. Teraz trzeba przejść po tym pniu i zbierać. I to są drzwi do kolejnego pomieszczenia. Okej. Okay. Teraz to jest lawa, który coś dziwnie lata. No i oczywiście wpadłem do lawy. O właśnie, jak się ten... Jak się wpadnie coś, jak cię coś uszkodzi, na przykład potworek, to można zebrać jeszcze diamenciki. Troszkę i wyskakuje. Chodź tu, brązowy ludku. Okej, okay, mamy 19 diamencików. A było ich przed chwilą 40. Teraz zbieramy resztę. To jest tamburino, tamburyn, w którym jeżeli się w niego rąbnie ogonem, to znaczy, że się kończy już poziom. Ale ja tego nie będę robił, bo nie zebraliśmy wszystkich brązowych ludków i wszystkich kolorowych diamencików. Oczywiście nie trafię. O, trafiłem.
wyjeżdżałem dworcu. Ała, no i oczywiście wskoczyłem na węża. O, płyną turyści pierwsi na moją wyspę. Dobrze. I teraz idziemy do tej studni. Boże święty! Tu wąż! Teraz jakiś wielki, dobra. I to jest miejsce, którego nigdy nie lubiłem, z tego co pamiętam, bo grałem w tą grę w dzieciństwie. Teraz, o Boże, to trzeba wskoczyć na tą skrzynkę. Jest! Zbieramy ostatni diamencik. No chodźcie, chodźcie. Dobra, zabiłem oba ludki. Jestem happy. Wow. Nie, mam tylko 3 diamenty. I teraz idziemy tutaj. To jest właśnie miejsce, w którym jest. W którym jest nasz 6 ludzik. W ogóle jakiś. Co to za niebieskie to? Tak jak widzicie, zapewne ta gra jest już bardzo trochę stara i. Ale ostatnio są na szczęście. Jest tu trzech turystów i przypłyną na wyspę. Cieszę się. Jak widać, ta gra jest trochę stara i nie dość, że mi się filmiki nie chcą odtwarzać, to jeszcze mi się buguje teren. Dobra, teraz lecimy balonikiem. Mamy kluczyk i idziemy do klatki, w której jest ostatni ludzik. Tu nic nie ma? Jest serduszko. Dobra, i teraz możemy już spokojnie uderzyć w ten tamburyn. I skończyliśmy pierwszy poziom z ilością diamentów 10. 10 diamentów mamy, no właśnie. Wiem, że dziwnie mówię. Ok, jeszcze przejdziemy sobie drugi poziom, który nazywa się Underground Overground. Nie wiem, o co chodzi. Underground Overground. Underground to pod ziemią chyba. A Overground to może nad ziemią? Sam nie wiem. Nie wiem. Dobrze, zbieramy te skrzyneczki. W nich 10 diamencików mamy razem. I teraz idziemy po tej dziwnej spinaczce. Dziwnie dyszy nasz krok. Zbieramy diamenciki. O nie, a tego pana nie lubimy, bo on strzela. Zobaczcie. Diabeł. Zbieramy oczywiście wszystkie diamenciki. Dużo już ich mamy. 35. Hop. Teraz którą studnię wybrać? Tą? Czy tą? Tomuszku, ty powiedz. Tą na górze, czy tą na dole? Na górze. No dobra, niech ci będzie. No i nie trafiłem. No już trafiłem. Jezu, no dzięki, wiesz? Wąż na mnie skoczył. Co? Przez tą twoją studnię wąż na mnie skoczył. Jakiś. Mnie zaatakował. Ale nie. Możesz nie wybierać tej studni, wybrać przeciwną. No wiem, ale za to są kolorowe diamenciki. Tutaj za to jest jeszcze platforma i na niej serce. Mamy 5 serce. Teraz nic nie widzę. Może teraz? Niestety. Okej. Okay. My się usuniemy z drogi. Spadaj wąż. Ile go bossów? 1. Słabo. Okej, okay, żółty diamencik. 45 diamencików zwykłych. 50 diamencików zwykłych. Już sobie idę wężu. Idziemy do drzwi. Balonik, nie ufam mu, ale polecę. I doleciałem tu, gdzie jest w klatce gobos. No to zaufałeś i dobrze ci też w klatce. No. O, drugi gobos. I 10 diamencików to chyba było. Tak dużo. Hyc, 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 hyc. Po platformach. Teraz szybko. Słucham. Obejrzę tą twoją serię nową. Cieszę się. Dobra, mamy kluczyk i uwalniamy tego. Dać łapkę w dół. Co? Dać pod nią łapkę w dół. Czemu? O, wulkan wybuchł mi na wyspie.
To może gra w Tropico. Mówiłem, wulkan mi wybucha, no. Ciekawe co się wszystko stanie. Zrób serię z Tropico. Bez kampanii, czołem? Nie wiem. Okej, mamy już 4 kolorowe diamenciki. Monsior, ja na razie muszę ukończyć Medievala. I 3 gobosy. I teraz jest 4. I jeszcze... Wow, z tego lecą takie kule, które rozwalają budynek, jak trafią jakiś. Ale na razie nie trafiły chyba. To są poruszające się platformy. To jest mała platforma, a to jest poruszająca się platforma. No nie, ja chcę do diamencika. Ugaś. Jest diamencik, idziemy tu. Mamy już tamburyn. Pyk, pyk, pyk. Mamy 5 diamencików kolorowych? Mamy, otworzyło się. Więc wchodzimy tutaj. I teraz co my tu mamy? Galaretka. Skrzynki. I to by było na tyle. Już wulkanie, przestań pluć lawą, bo mi turystów trzeba. Coś nie trafiłem. Wow. Wow. Ten krok jest fajny, bo tak się ślizga na różnych. No, uff, jestem. Liczba podpalonych budynków 8. 7, mamy 70 diamencików, a tu jest jeszcze w ogóle mnóstwo skrzynek. Diamenty. 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 I gobos. Fajnie. Dobra, przyda mi się straż pożarna. Dobra, walimy w tego tamburyna i kończymy drugi poziom. I kończymy już odcinek. Dziękuję za obejrzenie. Krótki nawet, 12 minut. Okej, więc ja zapiszę grę. I dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych z moich innych serii. Do zobaczenia, no i cześć, tak ogólnie. Tomuszku, pożegnaj się też. Cześć. Cześć.